Multitule firmy Letterman są Wam bardzo dobrze znane. Na naszym kanale wideo możecie znaleźć co najmniej kilka filmów opowiadających o różnych modelach tuli tego producenta. Chcemy Wam przypomnieć najwyższy flagowy model, ten najlepiej wyposażony, można powiedzieć najbardziej wypasiony, czyli Multitula Letterman Charge TTI Plus i o nim będzie to wideo. Zanim jednak zaczniemy opowieść o naszym bohaterze, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Charge TTI Plus to flagowy model wśród produktów firmy Letterman. Zawiera aż 19 narzędzi i naprawdę jest przenośną skrzynką narzędziową. Został zbudowany na bazie kultowego modelu Wave, ale jest bardziej rozbudowany i wykonany z lepszych materiałów. Szkielet tula i wszystkie narzędzia zostały wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wszystkie narzędzia mają twardość odpowiednią do swoich funkcji, a uzyskano to dzięki właściwej obróbce termicznej. Bez otwierania kombinerek mamy dostęp aż do czterech narzędzi. Mamy tutaj ząbkowane ostrze nożowe z hakiem, piłę, pilnik, a także ostrze nożowe płaskie. Oba ostrze nożowe wyposażone są w otwór pod kciuk, a więc można je otworzyć przy pomocy tylko jednej ręki. Wszystkie te narzędzia blokowane są popularną blokadą typu liner lock. Na uwagę zasługuje ostrze nożowe płaskie, które zostało wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej S30V. Po rozłożeniu ukazują nam się kombinerki. Mamy tutaj kombinerki płaskie, kombinerki standardowe, a także przecinak do drutu. W razie stępienia ostrza przecinaka do drutu możecie w bardzo prosty sposób wymienić. Ramiona kombinerek kryją dodatkowe narzędzia. Mamy tutaj m.in. średni śrubokręt płaski, nożyczki, a także otwieracz do puszek i butelek. Dodatkowo są tutaj również dwa gniazda bitów. Gniazdo wymiennych bitów standardowych w komplecie z Lettermanem otrzymujecie zestaw takich bitów, a także gniazdo mikrobitu z końcówką płaską i krzyżakową. Dzięki temu urządzeniu będziecie mogli odkręcić tak niewielkie śrubki, jak chociażby te znajdujące się w ramionach okularów. Wszystkie te narzędzia blokowane są blokadą zbliżoną do systemu Backlock. Na ramionach tula znajdziecie również miarkę, która ma podziałkę zarówno w calach, jak i w centymetrach. Dlaczego Charge TTI? Otóż dlatego, że okładziny rękojeści tego tula zostały wykonane ze stopu tytanu, dzięki czemu są one lekkie, wytrzymałe, a także wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Pamiętajcie, że możecie u nas tego tula zamówić również z grawerowaniem. Faktura tytanu, a także brak ostrych krawędzi pozwala na wygodną pracę tym tulem nawet gołymi rękoma. Na rękojeści tula znajduje się również specjalne gniazdo, w którym możecie umieścić klip znajdujący się w komplecie, dzięki któremu będziecie mogli przenosić narzędzie na krawędzi kieszeni bądź też na pasku, bądź też kółka, które pozwala na zamontowanie linki zabezpieczającej przed zgubieniem narzędzia podczas pracy. Jak wspomniałem na początku, Charge TTI Plus to flagowy model wśród narzędzi Lettermana, ale modeli Charge'a jest więcej i teraz o nich kilka słów. Są więc limitowane wersje kolekcjonerskie. Mamy tutaj Charge'a Plus Red, a także Charge'a Plus Camo. Charge Plus Red wyposażony został w miejsce okładzin tytanowych okładzinami wykonanymi z laminatu G10, które zostały pokryte antypoślizgową fakturą. Płaskie ostrze nożowe w tym modelu zostało wykonane również ze stali nierdzewnej S30V. Drugim kolekcjonerskim tulem jest Charge Plus Camo. W tej wersji zarówno szkielet, jak i narzędzia zostały pokryte oksydą, nie odbijają światła, natomiast okładziny rękojeści pokryte są kamuflażem. Ostrze nożowe wykonane zostało ze stali 154CM. Możecie kupić dwie nieco tańsze wersje Charge'a, Lettermana Charge'a Plus oraz Lettermana Charge'a Plus Black. Obie mają okładziny rękojeści wykonane z aluminium 6061T6, które zostało pokryte twardą czarną anodyzacją, która jest odporna na zarysowania.
Oba mają ostrza nożowe płaskie wykonane ze stali nierdzewnej 154CM, a wersja czarna ma zarówno szkielet, jak i narzędzia pokryte oksydą, dzięki którym nie odbija światła. Ta wersja dedykowana jest służbą. Co ciekawe, wersja czarna posiada kaburę wyposażoną w system MOLE, a więc możecie Lettermana w tej kaburze powiesić na taśmach PALS waszego ekwipunku. Na koniec przypomnę wam, że wszystkie Lettermany Charge Plus sprzedawane są w komplecie z kaburą, a także zestawem bitów. To tyle o tym flagowym, najbardziej wypasionym toolu firmy Letterman, a ja na zakończenie oczywiście zapraszam was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.